Cześć, ja jestem Morzak MC, a to jest film, w którym będę chciał poruszyć jeden temat, bo trochę mnie to ugryzło. Znaczy, temat dotyczy zachowania niektórych osób, głównie dzieci albo osób po prostu młodych w internecie. Jak pewnie duża część z was kojarzy, istnieje taki kanał na YouTubie jak Brązowe Myśli, oni tam rzucają różne szoty, sorry za Facebooka. I tam się pojawiają różnego rodzaju szoty od streamerów i to jest normalka, że tam są jakieś wyzwiska i tak dalej. To jest jakby kwestia, którą po prostu wszyscy się z nią pogodzili, to są wyjęte z kontekstu słowa. Ja natomiast zauważyłem tam jeden fragment, który mnie bardzo poruszył, jeżeli chodzi o zachowanie dziecka i jego rodzica. To po prostu przekracza wszelkie jakiekolwiek granice. Jeżeli chodzi o, nie wiem, wychowanie, to się mówi o tym, że powinno się pilnować dzieci z dostępem do internetu, filtrować wiadomości, filtrować materiały, które tam oglądają i do czego mają dostęp tak naprawdę. I gdzieś tam jeszcze poniekąd wierzyłem, że są te faktycznie takie osoby, które i te rodzice, którzy pilnują tego, albo że nawet jeżeli faktycznie jakieś dziecko coś tam robi w internecie, to wie, że to jest w internecie i albo że to nie jest rzecz, którą powinien robić na co dzień, że tego się nie powtarza. I zaraz wam pokażę ten film, mam go tutaj odpalonego. W Sony Vegasie sobie go wyciąłem, kawałek, ten fragment po prostu, właściwie dwa fragmenty. Albo w sumie najpierw wam go pokażę i żebyście po prostu mogli w jakiś sposób to ocenić. Dobra, leć. Hej. Może zagrać w LoL'a razem? Dawaj! Wstydzę się. Dawaj, chodź tu, nie ma co. Nie, nie idę. Dawaj, mamo, nie bądź taka. Powiedz, co już widzą teraz krzyż, no dawaj. Jebać Disa, syna diabła! Krzyknij JD, to daj mi 150 max. Raz, mama cię wali na rej. Nie. Chodź. Rucham ci matkę. Mama, super gest, okej. Okay. No nie, ty, weź za niczy teraz. Mama już idzie, ty. Jezu, ja nie będę się nikomu pokazywać. Twarz tylko, twarz. Ej, to nie jest fajny, Kacper. Poszło, dawaj, co to była tylko. Siostra. Jej. Sam za sam. Dobra, tyle, już weź. Tak, już, dasz wszystko? No, szoty są, dobra, już nie masz szoty, wiesz, słowno, dobra. Tak? I... Tak, wiesz co? Ale zarobił na tym grube miliony? Nie. No to jebać Lisa, syna diabła. Poka. Ja nie kazałem tego! Ja nie kazałem tego, bo mi dobra zagnijcie, mamo. Tym razem nie kazałem. Co to było, ej, kto... No, także tak się to prezentuje. Dla tych, którzy może tego nie kojarzą, nie wiedzą, o co chodzi w całej sytuacji. Dzieciak prowadzi streama, generalnie kilkugodzinnego, pewnie gra tam jakieś gierki, gada z widzami i tak dalej. I to podobno był jakiś challenge, to jakieś wyzwanie od któregoś z widzów, żeby właśnie poprosił mamę o to, żeby przyszła na jego streama i wyzywała inną osobę. I to w taki sposób, tak agresywny. I ja zrozumiałbym, że to jest jakieś szczeniackie zachowanie, że czasami ktoś po prostu komuś odwali o to, poprosi rodzica, ale dorosła kobieta pojawia się na streamie własnego dziecka, pokazuje się w internecie tak naprawdę, gdzie teraz na kanale Brązowych Myśli pewnie to obejrzało setki tysięcy osób już. No to jest po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki, to jest... To po prostu boli, że w taki sposób może być ktokolwiek wychowywany. Ja tego kompletnie nie rozumiem. On oczywiście się potem tłumaczy, że on to ją nie prosił i tak dalej, ale to już nie ma żadnego znaczenia, tak? To jest jakiś challenge, on sobie to zrobił i razem z matką pajacują w internecie. No w tym momencie ona, nie wiem, być może wiedziała, że on nie ma dużo widzów, ale po takich akcjach zdobywa się widownię. Najczęściej nie jest to widownia, która jest przychylna takiej osobie, to po prostu banda troli, która teraz będzie tylko namawiać do tego, żeby wołał matkę na streama i prowadził z nią dialog tego typu i wyzywał wszystkich innych dookoła, bo przecież to jest śmieszne. Przy czym ja podejrzewam, że jeżeli ta jego mama gdzieś pracuje albo nie wiem, ktokolwiek z rodziny albo znajomych to zobaczy, no to nie jest chyba rzecz, którą ktoś by chciał się pochwalić. Po prostu w jakiś sposób mnie to zabolało, chciałem o tym pogadać chwilę i... Aha, jeszcze ten głos, co był w tle taki od Iwony, być może ktoś nie kojarzy, to jest chodzi o to, że on na swoim czacie
ma zrobione tak, że ten czat czyta automatycznie, w sensie komputer automatycznie czyta jego czat, więc jeżeli tam poleciały jakieś wulgarne teksty, to tylko dlatego, że widzowie, którzy tam byli, pisali takie rzeczy. Ale to już jest jeszcze osobny temat, jeżeli chodzi o zachowanie takich ludzi w internecie. No ale kiedy ktoś się wyzbywa totalnej anonimowości, podaje swoje imię, nazwisko, jeszcze wyzywa inną osobę w internecie, no to no, ciężko cokolwiek tu dodać. To jest po prostu... Nie potrafię nic o tym powiedzieć, po prostu. Chciałem wam to pokazać i nie wiem, jeżeli macie jakieś jeszcze inne przemyślenia, no to polecam, nie wiem, podzielić się w komentarzu albo gdziekolwiek. To w sumie tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.